Niemcy ustami kanclerza Scholza poinformowały o tym, że w przyszłym roku zamierzają przeznaczyć 100 miliardów euro na wyposażenie armii niemieckiej. Pytanie jednak jest takie, czy te 100 miliardów również dotyczy budżetu przyszłorocznego, czy to jest kwota dodatkowa. Inną decyzją jest podniesienie do 2% wydatków PKB na siły zbrojne Republiki Federalnej. Inną sprawą jest w końcu zgoda na dostarczanie broni na Ukrainie, choć na początku wyglądało to jak czyszczenie magazynów powołej armii NRD. Kolejną odsłoną tego samego tematu jest postawienie, czy próba postawienia w zapowiedź byłego kanclerza Schrödera w stan oskarżenia przez niemiecką prokuraturę. Pytanie zatem brzmi, czy tak jak chce wielu polityków związanych z tak zwaną opcją kontynentalną proniemiecką, że polityka w Niemczech dokonała 180% obrotu, czy jednak mamy do czynienia zupełnie z czymś innym. Ja nazywam się Piotr Zych, zapraszam do Polityki Wielkich Obszarów, do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Jaka jest zatem prawda o polityce niemieckiej? Ściema, czy jednak rzeczywista zmiana? Jeżeli miałbym rozstrzygać, to zwróciłbym uwagę na decyzje niemieckie dotyczące Nord Stream 2. Należałoby oczekiwać, że Niemcy przyjmą na przyszłość inną perspektywę zaopatrywania się w gaz. Tymczasem Nord Stream 2 jest tylko zamrożony, nie ma tutaj żadnej decyzji, jeśli chodzi o to, że będzie zamknięty. Są różnego rodzaju jedynie pogłoski i spekulacje w tej sprawie, ale one mają raczej wymiar propagandowy niż rzeczywisty, więc tutaj mamy punkt pierwszy. Punkt drugi to jest sprawa związana z tym, że Niemcy powinny również zmienić politykę względem krajów frontowych, takich jak Polska. Mamy tutaj do czynienia z dwoma ostatnio sytuacjami, które należy przywołać. Pierwsza to jest związana z wypowiedzią oficjalną minister środowiska Republiki Federalnej dotyczącej tego, że użyje wszelkich dostępnych rządowi Niemiec środków do tego, aby Polska nie mogła podjąć decyzji o budowie elektrowni atomowych na swoim terytorium. Wiele to nam mówi o tym, jak Niemcy się zapatrują, bo przecież ta wypowiedź została udzielona już w trakcie, kiedy Putin wznowił wojnę na Ukrainie. Druga z kolei sprawa to jest pytanie, dlaczego wciąż polskie środki są zablokowane, chociaż zostało już jej przyznane przy uchwalaniu nowego budżetu dotyczącego form wyjścia z kryzysu pokovidowego. Wszystkie inne kraje, prócz Polski i Węgier, te pieniądze otrzymały. W jaki sposób w takim razie Niemcy uznają, że należy nas zasilić, no bo przecież jesteśmy pierwszą linią obrony zaraz po Ukrainie. Pytanie jest w ogóle o to, skąd ten zwrot w polityce niemieckiej nastąpił. Jeżeli uwzględnimy, że jest on wynikiem z jednej strony potężnych protestów opinii publicznej w samych Niemczech, wielkich demonstracji, a z drugiej strony niesamowitej presji amerykańskiej na polityków w Berlinie, to chyba zaczynamy lepiej rozumieć, jaka jest rzeczywistość. Z drugiej strony przyłączenie się Niemiec do tych sankcji gospodarczych następowało opornie, były po prostu wydzierane z ich niechęci do tego, żeby cokolwiek tutaj więcej robić. Pytanie, skąd ta wstrzemięźliwość? Nie do końca tłumaczą to uzależnienie rosyjskie gospodarki, niemieckiej gospodarki i niemieckiego społeczeństwa od dostaw gazu. No przecież to jest konsekwencja tej wieloletniej polityki i pewnego rodzaju politycznego kontraktu pomiędzy awanturującą się Rosją a spolegliwymi Niemcami. Dlatego Niemcy siłą rzeczy nie mogą zrobić obrotu o 180 stopni, tym bardziej są jeszcze inne okoliczności, które to wskazują. Dzięki awanturniczej polityce Putina względem Unii Europejskiej powodowała ona, że kraje tak zwanego Śródmorza nie były wystarczająco bezpieczne, nie miały tego poczucia bezpieczeństwa, w związku z czym oglądały się na Niemcy jako na to państwo, które jest zdolne organizować opinię publiczną, opinię polityczną względem polityki rosyjskiej. Zawsze ona miała bardzo duży wyraz propagandowy. W kategoriach realnych polegała na tym, że Nord Stream 2 był rok po roku budowany z pełną konsekwencją i osłoną rządu niemieckiego. Zatem Niemcy są aż tak silne. Czy są jeszcze inne aspekty, które mówią o tym, skąd się siła polityki niemieckiej bierze? Mamy ogólne przekonanie takie, że Niemcy to jest państwo silne dlatego, że jest dobrze zorganizowane, konsekwentne w swojej polityce, no i ma oczywiście potencjał, który niewspółmiernie od czasu powstania Unii Europejskiej wzrósł ponad miarę, jeśli chodzi o otoczenie.
To otoczenie, czyli duże kraje Unii Europejskiej, jak Włochy, Francja, Hiszpania, wpadły w kilka po kolei występujących kryzysów, zaczynając od 2008 roku kryzysu finansowego, potem w 2015 kryzysu uchodźców. Wszystko to wiąże się z kryzysami politycznymi, słabością ich rządów, które COVID-19 po prostu dobił. Zatem polityki tych państw względem polityki niemieckiej zaczynają być od niej zależne, bo to Niemcy, mając największe zasoby, największe możliwości, są w stanie współdecydować o tym, jaka zostanie przyjęta strategia wychodzenia z tych wszystkich kryzysów. W związku z czym ich spolegliwość jest bardzo mocno podparta argumentami natury ekonomicznej. Jeżeli do tego dodamy awanturującą się politykę Putina do wybuchu, do wznowienia wojny na Ukrainie, obraz się zamyka, że Niemcy mają siłę wynikającą ze słabości swojego otoczenia. Natomiast sama słabość Niemiec też jest dość widoczna, jeżeli weźmiemy pod uwagę opinię głównodowodzącego siłami zbrojnymi, który mówi o tym, że Bundeswehr jest naga. Dlaczego? Dlaczego nie jest zdolna do działań operacyjnych? Nie jest to, proszę Państwa, wynik tego, że jest to świadoma polityka Niemiec. Jest to wynik braku możliwości uzyskania konsensusów pomiędzy koalicjantami od czasów rządów Schrödera. Co zrobić z polityką dotyczącą obronności, szczególnie kiedy główną partią, najwięcej mającą do powiedzenia i w przestrzeni publicznej najwięcej ich idei jest popularnych, czyli socjaldemokracją Niemiec, gdzie w siłach zbrojnych upatruje się generalnie zarzewia powrotu neonazizmu. Stąd tropienie tego typu zjawisk w samej Bundeswehrze i brak możliwości uzgodnienia przez wszystkie rządy Angeli Merkel do tego, w jaki sposób należy politykę obronną prowadzić. Brak tego konsensusu, brak polityki prowadzi do tego, że armia niemiecka jest tym, czym jest. Ale to nie wszystko. Jeżeli popatrzymy też na inne obszary, poczytamy trochę, co prasa niemiecka, szczególnie ekonomiczna, pisze na różne tematy, szczególnie związane z nowymi technologiami, okaże się wówczas, że w Niemczech jest naprawdę bardzo wiele różnych dysfunkcji i słabości. W Niemczech zresztą przed nami za następną dekadę zostaną odkryte skutki polityki społecznej prowadzonej do tej pory, lidera w tęczowym porządku Unii Europejskiej. Ale siła Niemiec jest stąd, że jest wynikiem słabości krajów, z którymi w Unii Berlin współpracuje. Nie tak dawno na tej podstawie doszło do zawarcia układu Biden-Merkel, gdzie Amerykanie zdecydowali, że to Niemcy będą gospodarzami Europy i będą odpowiedzialne również za bezpieczeństwo. Kiedy przyszło co do czego, okazało się, że bez Ameryki Niemcy nic nie są w stanie zrobić, nawet nie są w stanie przeorientować swojej polityki względem jawnej wojny na Ukrainie. Oznacza to, że rachuby amerykańskie były oparte na błędnych przesłankach, na niezrozumieniu, na czym polegają interesy niemieckie w Europie, szerzej w Euroazji. To jest jeden z głównych kluczy, który powoduje, że Niemcy mają aż tyle do powiedzenia. Niemniej jednak historia im znowu podsuwa bardzo dobrą okazję. Niezależnie od tego, jak się wojna na Ukrainie skończy, czy Ukraina tę wojnę wygra, czy ją przegra, już dzisiaj jest wielkim pogorzeliskiem. Zmieni się tam niedługo sytuacja na jedną wielką klęskę humanitarną, nawet związaną z głodem, bo pytanie jest takie, kto obsieje ukraińskie pola, kiedy trwa wojna. W jaki sposób Ukraina przeżyje następny rok? I tu znów zasoby niemieckie okażą się bezcenne. A to oznacza z kolei, że Niemcy będą mogły ponownie dyktować Ukrainie, jakiego rodzaju pokój ma zawrzeć z Rosją, niezależnie od tego, czy będzie państwem, które tę wojnę wygrało, czy tę wojnę przegrało. Dotyczy to również samej Rosji, prawdopodobnej wzmożonej współpracy po zakończeniu tego gorącego konfliktu. Pytanie jest takie, co zrobią z tym wszystkim Amerykanie? Jeżeli wsłuchamy się w głosy dyskusji wewnątrzamerykańskiej dotyczącej wielkiej strategii amerykańskiej, okaże się, że są pogubieni jak dzieci we mgle. Tak na dobrą sprawę są tacy, którzy mniej więcej wiedzą, co należałoby zrobić, ale tych opinii jak na razie establishment polityczno-ekonomiczny Stanów Zjednoczonych nie podziela. Zatem rodzi to pytanie o to, jak będzie się kształtowała po zakończonej wojnie polityka europejska i szerzej globalna. Dla nas nie oznacza to, że wejście w ręce Niemców jeszcze w większym stopniu niż do tej pory
naprawdę gwarantuje nam bezpieczeństwo. Bo pytanie jest w istocie o to, czy wykorzystamy nadarzającą się okazję w tych trudnych okolicznościach do tego, żeby zrobić kolejne dwa kroki ku własnej samodzielności, czy też generalnie rzecz biorąc pójdziemy w stronę opcji proniemieckiej i zrezygnujemy z naszej przyszłości.